Witam bardzo serdecznie w Pasiece Marcyś. Dzisiaj mamy 15 kwietnia. Mam zamiar sprawdzić, co się dzieje w rodzinach. Są to późne odkłady z tamtego roku, robione po lipie. Jest i matka z tamtego roku. Jest to skrajna ramka, a widzę na niej zakryty czerw. Co znaczy tylko tyle, iż należy dołożyć ramek. Ponieważ pszczoły na tych pięciu ramkach już się nie mieszczą. Czekajcie. Tutaj już czerw się wygryzł. Jest to w sumie środek gniazda, więc tam pojawił się na pewno najwcześniej. Tutaj ciężka ramka. I ostatnia ramka, skrajna. Prawdopodobnie pszczoły zapełniają ją pierzgą. Dołożyłem dwie ramki, które wcześniej stały za zatworem. Odkład w tej chwili znajduje się na siedmiu ramkach. Siedmiu rameczkach. I niech się rozwija. Wydaje mi się, że ta rodzina potrzebuje poszerzenia gniazda. Więc przystępuję do pracy. Mamy 15 kwietnia. I już zakryty czerw trutowy. Bardzo szybki rozwój pszczoły. Jest to pszczoła kraińska. Jest to matka z zeszłego roku, więc w sumie jest to jej pierwszy sezon, bo była wymieniana dosyć późno, gdzieś w lipcu. Mam nadzieję, że nie zrobi mi psikusa i się nie wyroi w tym roku. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja wracam do przeglądu pozostałych rodzin. Zapraszam do oglądania moich filmów, subskrybowania kanału. Postaram się wrzucać coraz więcej ciekawych materiałów. Dziękuję za uwagę.